Słuchaj. Dobra widoczność, jest to również dobra artystyka, jest to specjalnie wyprofilowano. Zastosowane są tutaj najnowsze osiągnięcia właśnie związane z artystyką. Wszystko jest sterowane komputerowo. Tutaj otwory z dachu są okna i są przysłony, tak żeby zawsze była tu stała temperatura. To jest komputerowo sterowane, więc jeżeli słońce zmieni położenie, to automatycznie te przysłony też zasłonią, żeby tutaj się nie nagrzewały. Również ściany są wyłożone specjalnym materiałem, który odpowiednio dźwięk odbija, tak żeby była dobra akustyka. Jeśli chodzi o tę mozaikę teraz nad ołtarzem głównym, ona ma 500 metrów kwadratowych, czyli 10 na 50 metrów. W środku mamy krucyfiks z brązu 7,5 metra wysokości, a po obydwu stronach mamy przedstawienie różnych świętych niebiańskich Jeruzalem. Tutaj po lewej stronie jest Matka Boża, jest Jacynta i Franciszek, a z drugiej strony jest Nicja, trzyma różaniec, to jest właśnie Nicja. I są tam różni inni święci, którzy razem z Matką Bożą przebywają. Piękna jest też ten posąg Matki Bożej, która tak teraz tutaj też ramię pokazuje na różaniec. Jak podejrzycie, później ma bardzo młodą twarz, jest taka bardzo piękna kobieta, wyrzeźbiona z marmuru z Carrary. Ołtarz, który widzimy, on ma 30, jest wykonany z jednego bloku kamienia wapiennego, ma 3,5 metra długości, 1,9 szerokości i około metra wysokości, waży 16 ton. I tam na środku ołtarza jest taka wnęka, jest umieszczony fragment kamienia z grobu świętego Piotra, który był wzięty stamtąd, poświęcony przez papieża i tutaj jako w rodzaju kamienia węgielnego. Na tym ołtarzu, tam są pieczęcie, jest taki jakiego certyfikat, to jest oryginalne z bazyliki świętego Piotra. Tutaj jest miejsce dla presbiterów przy ołtarzu. Jeżeli jest msza święta, wówczas w tyłu trzyma się tu Najświętszy Sakrament, bo tam jest specjalna kaplica, gdzie się przechowuje paralelnie z sakramentem. A tutaj nie można organizować jakieś spotkania, konferencje. Tu jest też możliwość przedzielenia. To zawsze się rozgląda, gdzie jest taka ściana schowana. Przesuwna ściana, która powoduje, że można podzielić na dwa i w ten czas równocześnie jakieś dwie konferencje, spotkania organizować. I mozaika też ma oczywiście wszystkie wymogi związane z chrześcijaństwem, czyli jest krzyż, jest Pan Jezus, ale z tyłu jest baranek, jest pokazana woda, która wypływa spod baranka, czy ta woda życia, czyli te wszystkie
znaki, symbole związane z tym. Niebo serce 90 kg. Zegar jest